Akcja ma pomóc dwuletniemu Dominikowi, który walczy z guzem mózgu. Nowotwór spowodował, że chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji, a ta kosztuje. W ramach akcji Wkręci w pomoc zbierane są plastikowe nakrętki, które po sprzedaży przynoszą pieniądze na rehabilitację Dominika. Moksir, włączając się w pomoc, zaapelował do chrzanowian, by przynosili nakrętki przez okres trwania chrzanowskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Na inauguracji jarmarku 6 grudnia na rynku pojawił się zresztą zakrętkowy Mikołaj i już wtedy trafiły do niego pierwsze przyniesione nakrętki. Potem zbierano je przez cały czas trwania jarmarku aż do 6 stycznia. W ciągu miesiąca udało się zebrać kilka ogromnych worków nakrętek, które w minionym tygodniu zostały przekazane organizatorom akcji dla Dominika. W sumie w ciągu tego kolejnego etapu akcji Wkręć się w pomoc zebrali oni łącznie z tymi przekazanymi z Moksiru zakrętkami 3 tony, które trafiły do skupu. Z tych 3 ton to można powiedzieć, że jest miesiąc utrzymania dziecka. Akcja się nie kończy, choć na luty planowane jest jej podsumowanie. Chcemy zrobić podsumowanie i przede wszystkim ogłosić oficjalnie mniej więcej, co się udało osiągnąć 11 lutego na balu, który będzie dla Dominika. I wtedy też ogłosimy przyszłościowe plany odnośnie akcji Wkręci w pomoc, które będziemy po prostu rozwijać i przyłączać do akcji kolejne dzieci. Organizatorzy chcą więc wykorzystać potencjał tej akcji, przede wszystkim zaangażowanie ogromnej rzeszy ludzi, którzy włączyli się w pomoc, by wesprzeć także inne potrzebujące tego osoby.